Catalogus Claromontanus. Tak zwany Catalogus Claromontanus należy do kodeksu Claromontanus, albo inaczej kodeksu z Clermont. Umieszczony został pomiędzy listem do Filemona, a listem do Hebrajczyków, to znaczy w dzisiejszej postaci, rękopis dzisiejszej postaci zawiera ten katalog w tym właśnie miejscu. Pierwotnie prawdopodobnie kodeks Claromontanus kończył się na liście do Filemona i na samym końcu zamieszczono katalog, a jeszcze później dołączono list do Hebrajczyków, którego kanoniczność była pod koniec starożytności kwestionowana. Może wyjaśnię, co to jest kodeks Claromontanus. Kodeks Claromontanus to jest rękopis Nowego Testamentu, zawiera listy Pawła i jako ostatni na samym końcu zawiera Hebrajczyków, który prawdopodobnie został dodany później. Katalog, o którym dzisiaj mówimy, umieszczony jest po liście do Filemona, a przed listem do Hebrajczyków. No i przypuszcza się, że pierwotnie ten rękopis kończył się na liście do Filemona. Dodano katalog z kanonem ksiąg natchnionych, a jeszcze później list do Hebrajczyków. Claromontanus powstał w VI wieku, ale ten katalog, ta lista ksiąg, to prawdopodobnie powstała nieco wcześniej. Widać wyraźnie, że musiał ją sporządzić ktoś inny. Litery są mniejsze, większa liczba linijek. Kształty liter są inne. Litera D jest zupełnie inna niż w kodeksie Claromontanus. W katalogu litera D przypomina grecką deltę. Natomiast w listach Pawła, kodeksu Claromontanus, D przypomina D minuskułowe. Tak samo litera B zupełnie inaczej wygląda w katalogu niż w pozostałej części rękopisu. I wygląda na to, że pod względem paleograficznym katalog jest nieco starszy. Data jest niepewna, nie wiadomo kiedy powstał. Mógł powstać w wieku V, mógł powstać w wieku IV. Katalog jest, cieszy się zainteresowaniem od czasów Tischendorfa, cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem. Cieszy się zainteresowaniem zwłaszcza u tych badaczy, którzy zajmują się kanonem Nowego Testamentu, ponieważ, no i w ogóle kanonem biblijnym, ponieważ księgi, jakie wylicza, nie zawsze są kanoniczne, nie zawsze uchodziły za kanoniczne, ani wtedy, ani później. Niektóre księgi są opuszczone, dosyć dużo ksiąg opuszczono i zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie cały szereg ksiąg opuszczono, a Nowy Testament zawiera kilka ksiąg, które nie cieszyły się powszechnym autorytetem. No więc może tak przejrzyjmy ten katalog.
Katalog wylicza najpierw pięć ksiąg mojżeszowych, następnie księga Jozuego, księga sędziów, księga Rut, następnie cztery księgi królewskie. Cztery księgi królewskie to znaczy nasze dwie Samuelowe i dwie królewskie. Nie ma ksiąg kronik. Nie ma ksiąg kronik. I to jest cecha charakterystyczna tego katalogu. Przypomnijmy może, że Biblia gocka, przetłumaczona na język gocki przez Wulfile, nie zawierała ksiąg kronik, ponieważ te księgi są trochę zbyt krwawe, zbyt dużo przemocy jest w nich. Więc czy to był powód, że te księgi zostały opuszczone? Możemy tylko zgadywać. Następnie mamy psalmy, przypowieści, Kohelet, pieśń nad pieśniami i dalej Księga Mądrości, Księga Syracha, 12 małych proroków. 12 małych proroków nie będę wyliczał. Następnie czterech wielkich proroków i pierwsza machabejska, druga machabejska, czwarta machabejska. Trzeciej machabejskiej brak. Trzecia machabejska, jak wiadomo, nie bardzo pasuje do pozostałych. Akcja dzieje się w Aleksandrii i prawie 100 lat wcześniej niż akcja pierwszej machabejskiej. A w każdym razie, jeżeli jest czwarta machabejska, to chciałby się trzecią machabejską, a na pewno jest znacznie ciekawsza i bardziej wartościowa niż czwarta i druga machabejska. Następnie mamy Księgę Judyty i Księgę Ezdrasza. Tylko jedna Księga Ezdrasza. Grecka Biblia znała dwie księgi Ezdrasza, a nawet i trzecią Ezdrasza. Przy czym druga Ezdrasza to jest to ta księga, którą my określamy jako księgę Nehemiasza. Księgi Nehemiasza brak na tej liście. Czy to jest jakieś opuszczenie? Być może kwestia pomyłki. Możliwym jest nawet i to, że księga Nehemiasza została tutaj włączona do księgi Ezdrasza. Tak robili Żydzi początkowo. Dla nich to była początkowo jedna księga. Jednak brak dowodów na to, aby Grecy kiedykolwiek włączali księgę Nehemiasza do Ezdrasza. A ten katalog wygląda, jakby został przetłumaczony z jakiegoś katalogu greckiego. Więc albo jest to kwestia omyłki jakiejś. Myślę, że raczej omyłki niż celowego opuszczenia. Celowe opuszczenie to jakoś mało prawdopodobne, mi się to wydaje. Dalej mamy Księgę Estery, Księga Hioba, Księga Tobiasza. I na tym kończy się Stary Testament. Dalej mamy cztery Ewangelie, ale w takiej kolejności. Mateusz, Jan, Marek, Łukasz. Następnie mamy 10 listów Pawła. Rzymian, 1 Koryntian, 2 Koryntian, Galacjan, Efezjan, 1 Tymoteusza, 2 Tymoteusza do Tytusa, do Kolosan, do Filemona. No i to są wszystkie listy Pawła. Czterech nie ma. Nie ma listu do Filipian, co może zaskakiwać. Pierwszego i drugiego do Tesaloniczan i nie ma Hebrajczyków. Była sugestia, któryś z badaczy wysunął taką sugestię, że
Być może twórca tej listy pominął cztery księgi, a wynikało to stąd, że Efezjan i Hebrajczyków w języku greckim wygląda nieco, zarówno początek, jak i koniec wygląda nieco podobnie, więc mógł pomyśleć, że już to kopiował i mógł przeskoczyć aż o cztery linijki nawet. No początek to tylko pierwsza litera i to raczej nie wchodzi w ruch, ale końcówka w zapisie greckim do Efezjan i końcówka do Hebrajczyków brzmi podobnie. Efesius, Hebraius. Cztery ostatnie litery są identyczne. Więc takie rozwiązanie zaproponowano. No jednak wydaje mi się to mało prawdopodobne, bo przeskoczyć aż o cztery w dół to trochę za dużo. Zwłaszcza, że tutaj na tej liście jest kilka takich błędów. A więc wątpliwe, żeby skrybarz tak często się mylił. No, mógł się raz pomylić, jedną linijkę pominąć, ale tyle, że to za często. Zresztą były przecież takie pomysły, że listów Pawła w kanonie powinno być 10. Więc może to się w to wpisuje. Dalej mamy takie księgi. Pierwszy list Piotra, drugi list Piotra, Jakuba, pierwszy Jana, drugi Jana, trzeci Jana, list Judy. Dalej mamy list Barnaby, Apokalipsa Jana, Dzieje apostolskie dalej niż Apokalipsa i następnie Pasterz Hermasa, Dzieje Pawła, Apokalipsa Piotra. No ale tutaj musimy na jeden istotny szczegół zwrócić uwagę, mianowicie list Barnaby, Pasterz Hermasa, Dzieje Pawła i Apokalipsa Piotra. Te cztery mają przed sobą na marginesie taki myślnik, jakby taki minus. Może to być obelus, no pełni tę samą rolę, co później w średniowieczu zaczął pełnić obelus, tylko że brakuje tutaj dwóch kropek. Ale widać wyraźnie, że skoro przed takimi księgami właśnie stoi ta pozioma kreska, powiedzmy minus, to sugeruje, że to nie są księgi tej samej rangi, co księgi pozbawione tych minusów. Z fragmentu Muraturiego dowiadujemy się, że pierwotny Kościół zalecał pewne księgi do czytania we wspólnocie, w kościele, a pewne księgi do czytania w domu, więc może to o to chodzi. Podobnie też jest z Rufusem. Rufus też wyliczający księgi kanoniczne. Też zaznaczył, że są księgi kanoniczne, ale są również i takie księgi, które do kanonu nie należą, ale są uznawane przez Kościół, które też należy czytać, więc może to być ta kategoria. Z tym, że tutaj te Barnaby, Pasterz Hermasa, list Barnaby, Pasterz Hermasa, Dzieje Pawła, Apokalipsa Piotra, to już sprawa oczywista, to wiadomo, że w tamtej epoce mało kto traktował te księgi na równi z księgami kanonicznymi. Jeżeli ktoś zalecał te księgi, to zaznaczał, że to nie jest ta sama ranga, to nie jest ten sam poziom. Jeżeli chodzi o stopień ważności, jeżeli chodzi o stopień ocenienia itd., autorytet itd., itd. Ale cofnijmy się nieco wstecz. Ten sam minus znajdujemy przed pierwszym listem Piotra. No i to jest zaskakujące, że list Piotra jest uznany za księgę, jakby wtórokanoniczną, księgę drugiej kategorii. Tak, czy jest to pomyłka?
Metzger proponował, że ten minus ma zupełnie inne znaczenie i jego zadaniem jest oddzielenie listów Pawła od listów powszechnych. No ale to jest takie mało przekonywujące wyjaśnienie. No, wygląda na to, że twórca tej listy podważał autorytet pierwszego listu Piotra. No wiadomo, że drugi Piotra był w tamtych czasach traktowany jako wątpliwy. Mógł, ten, kto dodał ten minus, mógł się pomylić. No i jeszcze ten sam minus stoi przed księgą Judyty. No to akurat nie dziwi, bo to był częsty pogląd w tamtych czasach, jakkolwiek takich minusów nie mamy przed księgą Tobiasza, nie mamy przed księgami machabejskimi, więc cała ta lista, cały ten katalog jest taki bardzo osobliwy, bardzo oryginalny. Pokazuje, że w tamtych czasach, może to był wiek IV, może wiek V, podejście do kanonu było wciąż jeszcze bardzo elastyczne. No, ale najważniejsza rzecz, bo owe minusy przed księgami prawdopodobnie nie pochodziły od oryginalnego skryby. Oczywiście nie ma tutaj 100% pewności. Być może zostało dodane później. Mianowicie tych minusów nie wstawił ktoś, kto tę listę sporządził, ale ktoś, kto już zanim rękopis Codex Claromontanus opuścił skryptorium, więc ktoś, kto na tym kto dokonywał takich prac związanych z ułożeniem kart, ze zszywaniem kart i tak ułożeniem ich w jeden kodeks. Być może właśnie na tym etapie te minusy zostały dodane. Ale jeszcze przed opuszczeniem skryptorium. A więc nie dziwi wstawianie tych minusów przed listem Barnaby, pasterzem Hermasa, dziami Pawła i apokalipsą Piotra, ale pierwszy list Piotra to już jest coś dziwnego. Tak więc nie do końca wiemy, w jakim wieku sporządzony został ten katalog. Czy w VI, czy w V, czy nawet IV. Paleograficznie wygląda na starszy tekst od łacińskiego tekstu Kodeksu Claromontanus, więc co najmniej 100 lat wcześniej, a może 200 lat wcześniej, ale prawie na pewno jest to przekład z jakiejś listy, z jakiegoś katalogu greckiego. Wysoce prawdopodobne, że to jest z jakiegoś greckiego i te pewne cechy, te pewne dziwne rzeczy da się wtedy tak wytłumaczyć. No, dla mnie ten katalog pasowałby na wiek IV.